Keeping it cheap ain't nothing. Hey. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. Hey. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. Hey. Watch a young nigga show his ass. I siemaneczko, witam was tutaj Paul Blantowski z nowym biczem GTA 5 i witam wszystkich i pozdrawiam po małej przerwie. Na samym początku mam dla was kolejną dobrą wiadomość, jest kolejna darmowa kasa od GTA dla wszystkich, którzy się zapisali na listę gości. Kolejna stówka wpada za darmo, także jest petarda. Także witam was wszystkich, pozdrawiam. Może szybko jeszcze chwila tutaj jest, powiem o nowej aktualizacji. Nocne życie, nocne kluby, nie wiem jak to się będzie nazywało po polsku, ale będzie ona już 24 lipca. Także 24 lipca, nowa aktualizacja, nocne kluby, będzie można kupić nowe kluby, nowe mieszkania, nowe pojazdy, nową broń, nowe ciuchy. Naprawdę będzie to całkiem ciekawa aktualizacja, ma być to jedna z największych aktualizacji z GTA 5. Także tutaj możemy już zaraz przejść do glitcha. Jeszcze wam powiem oczywiście, na pewno zapytacie się o nowe kopiowania. Nowe kopiowanie pokażę wam jeszcze dzisiaj lub jutro, także bądźcie czujni, bądźcie na bieżąco. Jeżeli jesteście oczywiście nowymi widzami, zapraszam was do kliknięcia subskrypcji, włączenia powiadomień, żeby nie omijały was takie petardy jak ta, którą pokazuję specjalnie dla was na moim kanale Bóg Blantowski, wasz ziom. Elo! No i tutaj mamy już to omówione, będziemy przechodzili teraz do glitcha. Glitcha możecie robić na każdej sesji, nieważne czy to będzie sesja publiczna dla zaproszonych. Oczywiście tego glitcha godmoda, glitch na nieśmiertelność, najlepiej robić na sesji publicznej, żeby można było trollować innych graczy. Potrzebny będzie wam bunkier, żeby robić tego glitcha. No i niestety potrzebne będzie wam mobilne centrum operacyjne. Będzie wam potrzebne mobilne centrum operacyjne. Jeżeli go robicie na PC-cie lub na Xboxie, musicie mieć ustawiony swobodny tryb celowania, żeby mieć inny tryb celowania niż wasi znajomi. Jeżeli gracie na PS4, musicie sobie przygotować na jedno kliknięcie ostatnią aktywność, która uruchomi wam GTA 5. Glitcha zaczynacie od tego, że wchodzicie do bunkra, wyjeżdżacie mobilnym na zewnątrz lub po prostu wzywacie mobilne i podjeżdżacie pod bunkier. Sprawa jest banalnie prosta, glitch powinien wyjść każdemu. Może nie za pierwszym razem, jeżeli chodzi tutaj o Xboxa i PC-ta, ale myślę, że nie powinniście mieć z tym żadnego problemu. Także podjeżdżamy pod bunkier. Teraz jeszcze pokażę, o co chodzi tutaj z tym swobodnym celowaniem. Jest to w ustawieniach, jest to teraz na szaro, ale jeżeli wejdziecie do kreatora, a później przejdziecie w ustawienia, to będziecie mogli zmienić tutaj sobie na spokojnie. Swobodne celowanie będzie można ustawić. No i dobra, przechodzimy do glitcha, wjeżdżamy do bunkra. Jak tylko zobaczymy, że otwiera się klapa, otwieramy menu znajomych i dołączamy do kogoś z innym trybem celowania. Jeżeli gracie na PC, tak dołączacie do kogoś przez Social Club. No jeżeli gracie na Xboxie, no to dołączacie po prostu przez listę znajomych. Jeżeli nie wyskoczy wam ten pierwszy komunikat, czy chcecie zmienić sesję, zanim skończycie wjeżdżać do bunkra, nie ma sensu tego robić. Po prostu wyjeżdżacie na zewnątrz, ustawiacie się jeszcze raz tym samochodem. Nie wytłumaczę teraz, jak to robić dla PS4. Wjeżdżacie do bunkra, jak tylko widzicie, że otwiera się bunkier, zaczyna się animacja wjeżdżania, po prostu wchodzicie na ostatnią aktywność i czekacie tam około minutę. Jeżeli robicie to na PC-cie lub na Xboxie, podjeżdżacie po prostu do bunkra, otwiera się bunkier, no i dołączacie do kogoś, kto ma inny tryb celowania, dlatego ustawialiśmy sobie swobodny tryb celowania, bo dzięki temu każdy z innych graczy, których macie u siebie na liście znajomych, będzie miał inny tryb celowania. Specjalnie tutaj to zwolniłem, żebyście zobaczyli, o co chodzi. Pierwszy komunikat trzeba potwierdzić, jeżeli gracie na PC-cie i na Xboxie, a na drugim komunikacie czekacie minutę. Pamiętajcie, że jeżeli gracie na PS4, wy nie macie dwóch komunikatów, macie tylko jeden komunikat, dlatego czekacie po prostu na tym komunikacie odpalania ostatniej aktywności, który będziecie anulowali. Będziemy klikali anuluj
Nieważne czy gramy na Xboxie, PC czy na PS4, będziemy anulowali ten komunikat po tym jak tylko upłynie minuta. A ja już teraz korzystam z chwili uwagi i zapraszam Was, oczywiście jeżeli Wam się podoba ten nowy, bardzo łatwy glitch na Godmoda, do klikania lajków, subskrypcji, do tych wszystkich dobrych rzeczy. Zaproście swoich ziomów do mnie na kanał, pokażcie im te nowe, pojechane glitche, które pokazuję specjalnie dla Was na moim kanale. Bublantowski, Wasz ziom, elo! No i jak mówiłem, trzeba poczekać tutaj około minuty, do półtora minuty maksymalnie, więcej nie ma sensu. I tutaj może być tak, jeżeli anulujecie ten komunikat, mogą być różne scenariusze. Już możecie się od razu odgrodzić na mapie, wtedy wystarczy już robić to, co będę robił później. Jeżeli anulujecie ten komunikat tutaj i będziecie mieli czarny ekran ładowania, musicie po prostu jeszcze raz wejść na ostatnią aktywność, jeżeli gracie na PS4, a jeżeli gracie na PC lub na Xboxie, jeszcze raz dołączyć do kogoś z innym trybem celowania. No i oczywiście na Xboxie i na PC potwierdzacie pierwszy komunikat, anulujecie drugi komunikat, a na PS4 po dołączeniu na ostatnią aktywność po prostu anulujecie ten komunikat. Sprawa jest banalnie prosta. Wtedy odrodzicie się najprawdopodobniej pod mapą. Jeżeli nie odrodzicie się na mapie, no to odrodzicie się pod mapą. Będziecie widzieli swoje mobilne centrum, ale tylko tą ciężarówkę. Jeżeli będziecie mieli zamrożony obraz, no to musicie odpalić wtedy start online i zestaw początkującego kryminalisty. Tutaj trzeba to odpalić na chwilę i można się wycofać. Ale robicie to tylko jeżeli macie zamrożone. Jeżeli nie macie zamrożone lub jeżeli Wam się to po prostu odmrozi po tym jak wejdziecie w ten zestaw początkującego kryminalisty, teraz wystarczy już wysiąść tylko z tej ciężarówki, spadamy pod mapę, no i tutaj glitch jest już zakończony. Tym razem wyszło bez problemu, glitch jest bardzo łatwy, myślę, że przyda Wam się na trollowanie graczy na sesji. Może jeszcze kilka ciekawostek. W zeszłym miesiącu GTA było najchętniej ściąganą grą na PS4, także myślę, że również na Xboxie i na PC. Także GTA, mimo że to już jest 4-letnia gra, znowu bije rekordy. Drugą grą była FIFA. No niestety Fortnite, tak jak można było tego się spodziewać, że Fortnite po prostu była to sezonowa gierka, która już nawet nie jest w pierwszej dziesiątce. A GTA, proszę bardzo, wszystkim tym, którzy mówili, że GTA umarło, no to coś, niezłe zombie, niezłe zombie, bo jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o ściąganie tej gry i instalowanie na PS4. Także no bardzo fajna sprawa. No teraz jeszcze tylko tutaj strzelam w te mobilne, żeby pokazać Wam, że te mobilne jest nie do zniszczenia. Nieważne czy ktoś będzie strzelał z hydry, czy cokolwiek innego się będzie działo, to mobilne centrum operacyjne jest niezniszczalne. Możecie teraz do niego wsiąść i strzelać ludzi. No najłatwiej sobie wziąć, podczepić teraz te mobilne pod jakiegoś fantoma lub jakąś inną ciężarówkę, nawet którą znajdziecie na ulicy, możecie złapać teraz zwykłą ciężarówkę z ulicy, podpiąć ją pod mobilne, dociągnąć to do centrum, no i tam w centrum już na pewno znajdziecie kogoś, kogo będziecie mogli zabijać. Ja już ułatwię sobie tą sprawę, nie będę szukał ciężarówki na ulicy, tylko po prostu wzywam fantoma, będę lechał do miasta, miażdżyć tutaj wszystkich graczy w centrum, a z Wami się już żegnam, zapraszam na filmiki, które już wkrótce. Bublantowski, Wasz ziom, elo! We'll be right back.
Thank you.